W procesie kulturalnym sylwetka aktora Dariusza Jerza i premiera spektaklu Zły w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego. Rozliczyłem się ze swoją przeszłością. Po prostu chciałem domknąć te drzwi już w ogóle za sobą. Chciałem spojrzeć na siebie jakoś inaczej. W ogóle spojrzeć na to moje poprzednie ciekawe życie, z którego nie jestem dumny na przykład. Prywatnie jest moim przyjacielem. Myślę, że ja jego. Jest to uroczy facet, przeinteligentny, bardzo wrażliwy i bardzo lojalny. Jest to facet, na którego można liczyć. Tak mi się wydaje. Człowiek ucieka, człowiek ma taką tendencję, że jak zrobił świństwo albo zrobił coś złego, stara się to zawsze jakoś właśnie skoloryzować, że to nie było tak do końca. A ja chciałem to zrobić po prostu, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Obnażenie się takie publiczne, nie mówię, że jestem jakimś odważnym człowiekiem bardzo, ale tylko w ten sposób, w tej formie mogłem to wszystko obrać. I chciałem tego. Chciałem zatrzasnąć te drzwi i rozliczyć się z samym sobą. No, chyba tyle. Mordę, stara rurą! Pani w okienku sprzedawała po 4. Kupiłem 4 i ustawiam się znowu. Pan już był. Ja mogę o nim tylko powiedzieć same dobre rzeczy, no, natomiast jak on sam mówi, robiło się różne rzeczy, prawda? W pierwszym kontakcie z takim facetem, gdzie się słyszy o nim najpierw strasznie dużo, a potem się to weryfikuje z rzeczywistością, nagle się okazuje, że to jest zwyczajny, fajny facet, starający się żyć normalnie i tyle. Chciałbym powiedzieć, że nie można nikogo skreślać do końca, że poznaj człowieka, bo teraz ludzie bardzo mało komunikują. Ludzie się teraz tak bardzo, pośpiech jest tak ogromny, ludzie pędzą za pieniędzmi, kariera, wszystko, mają bardzo mało czasu na przebywanie razem, na poznanie się wzajemne. Znają drugiego człowieka ze słyszenia. Ale nieśmiało wyciągam rękę, a on liczy te banknoty. Łup. Ja się patrzę, a to już 600 zł leży. Pół pensji mojej matki. A on liczy dalej. Prywatnie jest dobrym człowiekiem. Bo gdyby nie był dobry, to ta rola nie miałaby odbicia, czyli odzwierciedlenia w jego życiu osobistym teraz. Jest troszeczkę fantasmagoryczną postacią w tym przedstawieniu i to widać w poszczególnych scenach, bo widz do końca nie wierzy w to, czy to zdarzenie miało miejsce w jego życiu. To jest opowieść o nim i o jego sytuacji sprzed kilkunastu lat. A my chcemy udowodnić, że takie sytuacje miały miejsce. Myślę, że ten Tyrmand gdzieś przebrzmiewa w tym przedstawieniu. Jest to nasz lubelski Tyrmand, nasz zły, który gdzieś tutaj powstał, tu się wychował i ma troszeczkę wschodnich naleciałości złego. Co tu robisz? On do mnie lata. Aha. Czasem bywa, że w motku nam splącze się nić. Bierzemy go wtedy ostrożnie i koniuszkiem życiona rozgarniamy powoli. To w jedną stronę, to w drugą. Rozplączone i wolne tę waszą, jeżeli nie będziecie nam przeszkadzali. Więc myślisz, że werną młotkiem... Sefie, młotkiem! Mówię przecież! Młotkiem, czy tym, no, wrzecionem! Pomocne sprawy się załatwi i wojnę zakończy! Głupie wy baby! A gdybyście wy byli mądrzy, to z naszej wełny wzięlibyście wzór, jak rządzić więzieniem, rozumiem? No jakżeby... Dariusz Jerz ma 44 lata. Mieszka w Lublinie. W przeszłości zajmował się działalnością przestępczą, za którą odsiedział kilkuletni wyrok. Podczas odbywania kary w areszcie śledczym w Lublinie spotkał reżysera teatralnego Łukasza Witt-Michałowskiego, który w Teatrze pod Celą realizował Lizystratę według Arystofanesa. Wśród osadzonych aktorów znalazł się także Dariusz Jerz. Zwariowałyście, babę! Chujle, jedlić! Trząść! W kółeczki zmiać wam się zachciało! Nie wiem, co z tą kasą zrobić. Byłem taki szczęśliwy, myślałem, że oszaleję.
końcu wpadłem na to, że mogę sobie kupić buty albo dżinsy, jak się pokażą kiedyś w sklepie. No i matce trzeba będzie dać te 200 zł. No to jest postać, która zostaje rzucona w wir wydarzeń historyczno-społecznych i na swój sposób próbuje sobie z tym wszystkim radzić, nie? Czasami lepiej, czasami gorzej. Cały czas ma wrażenie, że jest tym królem, który stwarza tę sytuację. Tak naprawdę on czeka na zdarzenia. No i dochodzi do takich zdarzeń jak odsiadka i tak dalej, które dają mu czas na przemyślenia. No i dochodzi do swoich wniosków. Znowu zdarza się to spotkanie, prawda, które się zdarzyło w życiu, spotkanie reżysera, który zauważa coś innego niż pozostali i do tego doprowadza. To jest dorosły, ukształtowany facet. Kiedy ja go spotkałem, miał już ponad 40 lat, w związku z czym też jakby jego oddanie sprawie, jeśli oddaje się pewnej sprawie, jest zupełnie inne i też trochę pozbawione jakiejś takiej egzaltacji, czy niekiedy pozbawione przemyśleń, jak w wypadku ludzi młodszych. Hej, dobre takie! To nie walka, to był łomot! Młocka! Tylko jęki słyszeliśmy! Kolega płaci, ja chcę do domu, ja nie chcę tej kiwki! Jako, że ja nie mam warsztatu pisarskiego, a trzeba taki posiadać, zwróciłem się do Grześka Kondrasiuka, że może razem to zrobimy. No i zaczęliśmy robić sobie takie sesje. Czasem on siedział u mnie, nocował u mnie, ja u niego. Rozmawialiśmy dużo o życiu, ja mu opowiadałem o tym wszystkim. Bałem się tam zajrzeć, ale musiałem podejść po tą piłkę. Można to określić jako rodzaj historii mówionej. Darek miał dużo do powiedzenia, ja to na wszystko nagrywałem, zadawałem mu pytania. Powstało kilkanaście godzin nagrań z tego, w różnych porach dnia i nocy, na różne tematy, często w dygresje. Ale tak naprawdę Darek przyszedł z gotowym już, z gotową misją jakby do przeprowadzenia, do realizacji. Miał w głowie sporo anegdot, ale miał w głowie też przesłanie nadrzędne. Z Grzegorzem się przyjaźnimy, wtedy też żeśmy się przyjaźnili, ale Grzegorza nie nas porażało. To Grzegorz przerywał nagranie i mówi, naprawdę? Ja mówię, no tak, no człowieku, no tak było, nie? Ja to odchorowywałem gdzieś tam we własnej głowie, mierzyłem się z tym, zastanawiałem się, na ile mogę wejść też w jego prywatność z tym tekstem. No to nie było łatwe. No to faktycznie takie wejście w smugę cienia. No, język jest dość wulgarny, tak? Można powiedzieć, że to jest sztuka z przekleństwami, z tym, że sztuka tego rodzaju, historia opowiedziana językiem uładzonym nie miałaby sensu. Jeśli ktoś wejdzie tam pod podszewkę tych słów, to zobaczy, że to jest też literackim językiem napisane, wbrew pozorom. Zadasz sobie radę? Siedla, kurwa, jak go tak obskoczę, to nie ma pani pana. Dobra, jak ci nie będzie szło, ja to przerwę i tak. Tylko wtedy rwij na kwadrat.